Witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale TP.pl. No, dzisiaj filmik bardzo wyjątkowy. Mam dużą przyjemność pokazać Wam chyba kilka miesięcy przed premierą, no na pewno kilka miesięcy, model Adidasa, nową generację modelu Nemesis. Oczywiście będą to Nemesis 19+, czyli ta topowa wersja. Oczywiście też tutaj w wersji Blackout, czyli dla przypomnienia dla tych, którzy nie wiedzą, Blackouty to korki, które piłkarze dostają zanim oficjalna kolorystyka pojawi się na rynku, po to, żeby mogli sobie sprawdzić swój rozmiar, dostać już odpowiadające do ich stopy, kiedy przyjdzie czas na to, żeby faktycznie produkt wprowadzić na rynek. Buty mogłem sobie pomazać przez jakiś czas dzięki uprzejmości jednego znajomego piłkarza, który dostał właśnie te buty do testów. Oczywiście nie zdradzę, kto to jest. Też w filmiku zobaczycie, że jest zasłonięty rozmiar tego buta, żeby Adidas nie mógł do tego dojść. No cóż, kilka pierwszych uwag. Oczywiście ja zbadałem te buty na tyle dogłębnie, na ile mogłem. Z samego nagrania mam gdzieś tak z minutę, więc ja ten filmik zapętlę, bo mój komentarz będzie pewnie zdecydowanie dłuższy. Okej, więc co my tutaj mamy? W gruncie rzeczy niby trzecia generacja modelu Nemesis, chociaż patrząc na różnicę między, teraz żeby nie skopać, 17+, a 18+, to są to rzeczy oczywiście kosmetyczne. No i ja tak oczywiście zawsze kręcąc nosem trochę do tego podchodzę, bo mi się to bardzo nie podoba. No tutaj sporo zmian w stosunku do poprzednika, czyli po raz pierwszy tak naprawdę faktyczny nowy model, który się prezentuje całkowicie inaczej, chociaż gdzieś tam oczywiście jest ciągnięciem dalej koncepcji, która jest jakby jakąś tam linią, myślą przewodnią dotyczącą całej tej linii. Teoretycznie mamy tutaj cholewkę zrobioną znów w myśl tej koncepcji bandaży jakichś zachodzących na siebie, chociaż tak w gruncie rzeczy w znacznej mierze jest to pic na wodę, no bo w tej całej strefie kontroli, o ile ta zewnętrzna część cholewki sprawia wrażenie takiej jakiejś tam oplatania nogi bandażem, no to w gruncie rzeczy wewnątrz jest to jednolite i nie za dużo tutaj to ma, nie za dużo to wnosi tak naprawdę, to jest mało istotne, a jak się przekonacie później, te rzeczy, które są istotne, to te zostały zmienione i niekoniecznie w sposób dobry. Trzeba skomentować, bo nie idzie nie skomentować ten kołnierz, tak, który tutaj jest charakterystyczną rzeczą. Mamy tutaj, tego nie zobaczycie na filmie, bo nie macie jak, ale ja Wam powiem swoje wrażenia, że w bardzo dużej mierze ten kołnierz to jest po prostu, tak jak widzicie te paski materiału, to jest wszystko. Wewnątrz nie ma nic więcej, nie ma żadnych elementów usztywniających i w gruncie rzeczy jest to bardzo, bardzo luźne. Ja widząc przecieki, mówiłem o tym, że no jest to dziwne miejsce akurat na łączenie ze sobą materiału, no bo tutaj anatomicznie mamy taki zakręt na stopie, tak? To miejsce, gdzie stopa przestaje być stopą, zaczyna być nogą. I no, że tutaj w tym miejscu, jeśli coś takiego zrobiono, no to prawdopodobnie będzie to dziwnie odstawać. Właśnie dlatego, że będzie to odstawać, jest tych pasków tak dużo, tak? Bo zobaczcie, tam jest chyba aż 6, raz, dwa, trzy, cztery, chyba 5 nachodzących na siebie warstw materiału. Jak tak na szybko policzyłem. No i dlatego podzielono to na aż tak dużo kawałków, żeby to jakoś fatalnie się nie zachowywało. I ja sądzę, że jest to dosyć kiepskie i w rozmowie z piłkarzem też no, wrażenia były takie sobie. Znaczy, że dosyć jest to dziwne. No a wiecie, mogą być wrażenia takie, że dosyć jest to dziwne i tutaj jest potencjał na to, żeby okazało się to kiepskie. A jak są wrażenia, że no, jest ok, no to raczej będzie ok, więc to jest dosyć naturalna zależność i tutaj może się okazać, że faktycznie jest to nie za dobry pomysł. No i jedna bardzo istotna rzecz, która jest oczywista, a wcześniej o tym nie pomyślałem. Zobaczcie, jeśli mamy tyle nachodzących na siebie warstw materiału i one nie są w żaden cudowny sposób tam z przodu złączone, że one wiecie, faktycznie nachodzą jeden na drugi i nie są poprzeszywane, no to jeśli one zachodzą tak daleko, bo idą naprawdę daleko w stronę palcy, to jeśli wyjdziemy na orlik i wpadną nam gumki między te warstwy materiału, to po pierwsze będziemy to wydobywać jak takie gubki. Po drugie, co najważniejsze, no to te gumki tam nam powchodzą i będą sprawiać dyskomfort, tak? Przy uderzeniu będziemy to czuli na stopę, więc ten pomysł jest naprawdę... No dobrze by było, żeby ludzie, którzy wiedzą o co w piłce nożnej chodzi, robili korki. Jeśli chodzi o materiał,
Materiał jest w porównaniu szczególnie do poprzednich Nemesisów tutaj bardzo gładki. On oczywiście nie jest śliski, bo wy nawet widzicie, że na filmie mieni się tak faktura jego. Natomiast Nemesis takie jakie znam, jeśli by przyjechać paznokciem, to tam nawet dźwiękowo słychać takie nierówności, tak? A tutaj zdecydowanie ten materiał jest bardziej gładki. To samo w sobie jest dosyć ok. Natomiast ten materiał nie jest jakoś tak super miękki. To czucie piłki nie będzie tu jakieś takie niesamowite. Wspominam to o tym nie dlatego, że mówię, że jest kiepski, tylko nie jest to jeden z tych bardziej cienkich materiałów, takich stawiających na to, żebyśmy faktycznie czuli po palcach, po kostkach naszych palców, jak ta piłka się przytacza. Nie. Jedna rzecz, która jest bardzo mnie zaskoczyła w poprzednich generacjach Nemesis, było to bardzo ważne, coś na co Adidas nie zwraca uwagi, a było kluczowe dla jakości tego buta ogólnie. Mianowicie cholewka miała od wewnątrz, szło wyczuć taką cieniutką warstwę pianki, ja bym powiedział, że taką nawet milimetrową pianki, która miała bardzo fajne właściwości, była odpowiednio miękka. I ona przytulała całą stopę i sprawiała, że ten but świetnie na stopie leżał. Nawet dla mnie, kto ma wąską stopę, świetnie naprawdę przylegał. Tutaj w ogóle tego nie ma. Ten materiał, który widzicie, to on wewnątrz, nawet czasem buty zazwyczaj mają jakieś takie, wiecie, od środka są wyklejone innym materiałem, który jest jakby troszeczkę miękki, chociaż z natury jakiś taki zamszykowaty. Tutaj nie, wręcz zaskoczyło mnie, jaki taki surowy ten materiał jest od wewnątrz. Wykluczam raczej opcję, że ten but jest jakiś niedokończony, bo to by było totalnie bez sensu, gdyby Adidas rozdawał but, który faktycznie nie jest tym ostatecznym produktem, bo to przyszłoby całej logice robienia blackoutów i tak dalej. I byłby to jakiś absurd. Więc no jest duża zmiana w stosunku do poprzednika i zmiana jak dla mnie na minus. No, nie wyobrażam sobie, to co było najlepszą rzeczą w Nemesisach zostało wzięte. Nie kumam. Jeśli chodzi o podeszwę, no to ona jakby tam niczym super nie urzeka. Według mnie jakaś piękna nie jest, bo ten tył, ta tylna część to wygląda jakby była taka z lekka opośledzona, natomiast ci wszyscy, którzy lubią obecną edycję Mercuriali generacji i to podzielenie na podeszwy na dwie części, to tutaj też odnajdą w tym te same jakości, które z tym się wiążą i to będzie dla nich na pewno na plus. Wizualnie mi się spodobał ten kołek, który mamy w samym centrum, ja na jednym ujęciu go tak z bliska pokazuję. On miał dosyć po prostu taki fajny, intrygujący kształt, przemyślany, to było fajne. Natomiast cała reszta no jest po prostu jakoś... Często tak jest z podeszwami, że po prostu no jest podeszwa i tyle. Jeśli nie idzie nic zarzucić, to najważniejsze ogólnie w bucie piłkarskim zazwyczaj chodzi o to, jeśli nie ma do czego się przyczepić, to już jest dobry but piłkarski, bo został przemyślany. W jednym z ujęć, tam gdzie zasłaniam rozmiar tego buta, staram się nieudolnie dosyć pokazać, niestety kiepskie światło tam było, a ciężko ten kołnierz tak roztworzyć jedną ręką, a drugą trzymałem aparat, czy telefon, żeby wam to nagrać. Wewnątrz mamy zazwyczaj taką piankę, która okala nam piętę, która stabilizuje but. Tamta tej pianki jest stosunkowo niewiele, jest ona natomiast wyłożona takimi gumkami, znaczy na piance oczywiście jest jakiś tam materiał i ten materiał ma takie gumki, takie kropeczki. To jest oczywiście to samo rozwiązanie, które mamy we wszelkich stabilizujących skarpetkach. Tutaj to zostało wrzucone na but. Wspominam o tym jako o ciekawostce. Myślę, że to będzie spełniać dobrze swoją rolę. Element takiej budowy tego buta, którego po prostu nie widzimy, a mogłem wam tutaj przekazać. Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że największą wartością tego filmu jest to, że wam przekazuję przedpremierowo te swoje wrażenia. Ja oczywiście wcale tutaj może trochę jestem uszczypliwy w stosunku do Adidasa, jeśli chodzi o te powtarzające się generacje, które są odgrzewaniem kotleta, to tak. Ale opinie dotyczące tego, że ujęto bardzo fajną rzecz, że trochę nie rozumiem koncepcji z tą cholewką, że te nachodzące na siebie warstwy kołnierza no są dosyć kiepskie, no to jest po prostu szczera opinia i jest to według mnie dosyć przeciętne. Mówimy tutaj o bucie, który jest topowy, jest to najwyższa półka, będzie kosztować katalogowo tysiaka pewnie. Jak dla mnie jest to zrobione słabo, to znaczy
Musimy zrobić nową generację buta. No już raz odgrzaliśmy kotleta, to nie wypada, no to co zrobimy? I ktoś zrobił to i to nie za bardzo ma w ogóle sens. Według mnie w ogóle ostatecznie jest brzydkie, jeśli chodzi o finalne kolorystyki, o te trzy paski, napięcie. Wiecie, jak czasem ktoś namaluje, może nie tyle namaluje obraz, ale jakiś architekt zrobi budynek, który jest jakiś taki upośledzony, jak się na niego spojrzy, no to gdzieś tam znawcy sztuki bronią, że to wyjątkowa wizja artystyczna. No i jak dla mnie, to tutaj możemy mieć do czynienia z tym samym, że okej, no jakaś wizja jest, ale no mi to się za Chiny nie podoba. I tyle. Okej, wielu rzeczy nie rozumiem w tym bucie i to nie świadczy o tym, że ja czegoś nie wiem, tylko świadczy o tym, że Adidas po prostu zrobił to w miarę kiepsko. Żeby osoba, która udostępniła mi te buty, nie pomyślała, bardzo serdecznie dziękuję Ci, że mogłem sobie obejrzeć i tutaj ludziom zrelacjonować. Pewnie grać się będzie w nich całkiem nieźle, natomiast ja tak ze swojego wieloletniego doświadczenia to nie za bardzo te buty toleruję. Pozdrawiam Was serdecznie, pozdrawiam Pana Piotra z Adidasa, czekam na kolejne wspaniałe akcje łączące się z profesjonalizmem, jakiego byśmy od Adidasa oczekiwali, i wznoszące wspaniały prestiż tej marki na kolejne poziomy. To jest po prostu fantastyczne, na książkę się nadaje. Na pewno obejrzycie to, Panowie, buziaczki do centrali Adidasa Śle Polski. Dzięki bardzo wszystkim za oglądanie. Dzięki za zieleń się korkową pasją. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam Was. Hej!